Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Rogue. Wybaczcie, że nie było go parę dni, no ale tak się złożyło. Zaczynamy odcinek pasjonującym zarządzaniem tutaj, widzicie lub nie, naszą flotą. Chcę sobie zabezpieczyć zdeczka szlak, żeby wysłać moje stateczki na jakąś misję. Tą bitwę nie, pojebało mi się. Tą bitwę sobie pominę, ponieważ nie chcę mi się jej oglądać. Nie chciałem tej beczki wyrzucać, no ale tam trudno. Jeszcze raz sobie tą bitwę przeprowadzimy, znaczy zabezpieczymy sobie ten szlak tak na wszelki wypadek w sumie, ale nasze statki w ogóle obrażeń nie odniosły, tak więc będzie dobrze. Przeklikujemy, pomijamy. Zero damage'a w naszą stronę. Tak się to robi na dzikim południu Polski. Havana, no to wyślijmy. Czy mamy jakikolwiek statek? Tak, mamy jakieś tej brygi, które spełniają założenia. Tak więc wyślijmy sobie którykolwiek, naprawimy go. Czy on ma 100% szans powodzenia? Raczej tak. No dobra. Ciebie wyślemy na Havanę. Tutaj jeszcze mamy jakieś te... Czy mamy coś, co będzie miało dużą szansę? Ciebie wyślemy tutaj. Prawie 6000 pieniądzów zyskałem sobie w tej chwili, kiedy przedtem posłałem statki. Dobra, nie będziemy się teraz tym bawili. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie jakąś misję główną. Zobaczymy, co tam nam fabuła zaoferuje. Tak więc zobaczmy, gdzie to ja się w ogóle muszę przenieść w tej chwili, żeby tą misję wykonać. Wyjdźmy sobie na mapę świata i gdzie to się znajduje. No dobra, okej. Okay. Gdzieś tutaj. Gdzie w najbliższe miejsce dam radę się przenieść, żeby było w porząsiu? Mamy tutaj jakąś miejscówę i mamy też jakiś fort zaraz obok. No nie, nie chciałem tego robić. Do przodu. Mamy tutaj fort, który już rozwaliliśmy. Łatwy. Cały ten obszar jest już nasz. No ale mamy ten śmieszny obszar. Ale tutaj... mamy coś zrobione, no dobra, no tak czy siak czeka nas udanie się gdzieś mniej więcej w te okolice, więc chodźmy tutaj, szybką podróż sobie zróbmy. W naszym badassowym stroju, już normalnie się stęskniłem za Szejem. Zagrałem w Assassina, ale miałem strasznie szalone parę ostatnich dni, bo zaczęły mi się z powrotem zajęcia na uczelni w to takich dość szalonych godzinach, co... Cóż, no wpędziło mnie w tryb nietoperza, taki niespodziewany, ponieważ praktycznie wszystko co mam to siedziba gangu. Pierdolę siedzibę gangu, zabij handlarza. Nie, 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 nie będziemy się tym teraz zajmować. Zajmiemy się tym, czym się chce zająć, czyli podjedziemy do naszej misji. Myślę, że możemy po drodze ten port załatwić, znaczy fort załatwić. A nie, to... Aha! 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 Czyli to jest taki fort, który jest siedzibą gangu tak naprawdę i ja w sumie, kurwa. Tutaj mam przepłynąć? Tak, tutaj muszę ostro zawrócić. To jest fort, który jest siedzibą gangu, więc w sumie nie muszę tutaj w ogóle się napierdalać działami z nimi. Tylko muszę parę rzeczy zrobić na miejscu. Ale to fajnie, to dobra. W następne odcineczko sobie podziałamy tam. Nazwiemy go oczywiście misjami pobocznymi. Odpalamy szybkość podróży w naszym zajebistym czerwono-żeglastym... czerwono-żeglastej Morrigan. Tak, więc ciągle się mylę i mówię Kafka, ale jeżeli już to zrobię, to dajcie sobie spokój i nie piszcie o tym co trzeciego komentarza. Naprawdę, pierdoli mi się. Pierdoli się jak francuska dziwka w dzielnicy czerwonych latarni, która jest w ogóle chyba kurwa w Amsterdamie. Nieważne. Co to za kurwa przeciwnik? Skaczesz, ziomuś? Kurwa, gdzie ja się patrzę w ogóle? Niech cię chuj. Kim ty jesteś w ogóle? Dam radę cię sprawdzić. Bryk, poziom 17. Wiesz co, kurwa? Wkurwiłeś mnie, kurwa. Jedziemy z koksem. Nie będzie mi tu, kurwa, pływał obok mnie jakiś paściarz zasrany. No, kurwa. Cannon ready. Kurwa, nic nie mogę wycelować, bo jest normalnie. Jeb, 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 dziwko. Możemy chyba podejść do abordażu. Statku na szczęście udało się nam nie rozwalić. Zastosuję teraz jednego tipa, którego mi poleciliście, zaraz sobie zobaczycie, znaczy poleciliście. Zawsze jak jedna osoba mi coś pisze, to ja się odnoszę jak do dużej liczby osób. Zobaczycie co mam na myśli. Tutaj standardowo sobie użyję mojego tego jebańca. O, użycie, dobra. Teraz mogę, uwaga, włączyć to, czyli wzrok orła, który pomoże nam sobie wycelować. Mogę nawet tutaj troszeczkę bardziej sobie zbliżyć. Tego tutaj ciapnąć, tego kolegę ciapnąć. Nie wiem ile mam teraz pocisków, taki jest minus, ale... Kto by się tam kurwa pociskami przejmował? Tutaj mamy kolegę, tam coś kurwa wybucha, tu dwóch naraz.
Tutaj tego, tamtego. Kurwa, kończą mi się pociski zaraz. Poddali się już? Chyba jeszcze nie, a tego jak zabiję, się poddadzą? Jeb! Jeszcze się nie poddadzą? Przestrzeliłem kulę przez kurde jakieś tam te... Oparcie na burcie. Oparcie na burcie, oparcie na burcie. Ptć kapusta. No. Co to za statek w ogóle? Myślę, że będę mógł go do mojej floty wysłać. Nie ma co tego. Poświęć wrogi statek 900. To są biedne pieniądze w tej chwili dla mnie. Co prawda 1/16 tego, co w sumie mam, ale wyślijmy do floty Cormaca. Conora? Czy ja mówiłem flota Conora? Jeżeli tak, to wybaczcie. Mam bardzo dobrą, moją praktycznie ulubioną herbatę, najulubieńszą herbatę na świecie, czyli... czyli czerwona, boże. Nie, w sumie czerwona herbata też jest, ale mam na myśli tutaj czarną herbatę z... uwaga... Wiecie co? Ten też mnie kurwa wkurwia. Bye bye, bitch! A tego to raczej zniszczymy prędzej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mogę sobie do niego tam podpłynąć, zebrać sobie to, w co ten statek się rozpadł, nawet jakiegoś tutaj załoganta uratujemy. Przeszukaj. Tutaj robimy szybką nawrotkę, U-turna. O, rośnie nam wskaźnik poszukiwania. Ale szkoda, że można opłacić, żeby nam ten wskaźnik zniknął, o ile będzie tak samo jak w Black Flagu. No ale dobra, tutaj mieliśmy naszego pana pułkownika, który się bronił i był w jakiejś nieciekawej sytuacji, tak więc zobaczymy, co się będzie działo. Co mówi? Skrzynie dodatkowe elementy. Nic mnie to nie interesuje. Biegniemy do pułkownika. Jest w niebezpieczeństwie. No skakaj. W niebezpie... O, co to za teges? O. Nie, serio, co to jest? Nie widziałem tego jeszcze. Wezwij statek? Kurwa, po co? Co ja właśnie zrobiłem? Co ja kurwa właśnie zrobiłem? Nie, serio. Aha, co, że mój statek? Jak ja będę chciał tu... What the fuck? Drop anchor! Chyba cumują? Tak, cumują. Co? Wait a second, bo... Aha, dobra, to jest chyba jakiś taki dziwny mechanizm. Nie wiem, ten statek tutaj nie zostanie, jak ja zacznę tą misję i będę musiał go sobie przyzwać. Bo ewidentnie ja przyzwałem tutaj Morrigan pod ten brzeg i mnie na to... Kurwa mać, wdupiłem się w brzeg, a raczej mój statek się wdupił w brzeg. A to nie moja wina, absolutnie. Oj, na główkę, w brzeg, tak, złam sobie kręgosłup. A, to jest coś chyba w stylu tej takiej łodzi, szalupy, do której mogę wskoczyć. Tylko w trochę innym wydaniu. Wyłączę sobie monitor obok, bo mnie rezi w oczy. No i co my tutaj mamy? Honor i lojalność. Shay. You are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. No i jak widzicie, okazuje się, że templariusze to są w porze ziomki tak naprawdę. Wiecie, punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. Dobra, Shay, pało, jedziemy. Nie da się zranić, o Jezus Maria. Kurwa, tak coś czułem, że tu będą te chuje ukryte. Ale, jeżeli będę poruszał się po drzewach, na które mi kurwa granie pozwala wejść, to wydaje mi się, że powinno być w porząsiu. Oby mi się tylko udało, żebym z żadnego nie spadł po drodze. Hopaj do przodu, Shay, dobrze. Tutaj w krzakach kogoś nie będzie, czuję? A no właśnie. Spierdalaj mi stąd. O Jezus Maria! O kurwa mać. No to się dałem zranić. Gin, suko! Kurwa, oni są wszędzie. Ale muszę pamiętać o tym, że mogę ich kontrować tak w ogóle. No właśnie w ten sposób. Gin, dziwko! Muszę tylko się orientować za każdym razem, jak te chuje będą chciały na mnie skakać. Bo pojawia się ten znaczek kontrowania, taka prawda. Mogę sobie w sumie przeładować ten jeden pistolet, żeby mieć ewentualne dwa wystrzały cały czas w kieszeni.
nie tędy, nie dam rady. Te wredne chuje są wszędzie dookoła, bo ja po prostu widzę te znaczki. Dobra, tu się dzieją jakieś kurwa złe rzeczy. Uratuj, a przed kim? Kurwa, a przed tym? Oho, czemu mnie dziabnęli? Co za frajerzy? Siemano! Yeah! Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your men to the Morrigan. A welcome offer, Captain Cormac. Follow me. Safe passage is ahead. Ale to nie w tą stronę. Aha, a w tamtą stronę pewnie jest dużo tamtych frajerów. No dobra, trzymajmy się w okolicy i będziemy działać na tych debili. What happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I am afraid. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for Parley, he returned an offer far more generous than we had expected. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No, I wouldn't. You continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac. Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, wouldn't you say? Perhaps. Ja bym się zapytał, czemu do chuja tak wolno idziemy? O, Indiańce. O Boże, Boże. Strzelają. Take cover. Teraz trzeba będzie ich tutaj chyba zabić, nie? Ojebycz, oje, o cholera jasna. Tobie przebiję obronę. Tak się tutaj ciachnę teraz. Patrzcie, jakie jebańce mają kurde obronę dobrą. Papa. Tego też tutaj postrzelę. Nie dało mi go postrzelić. Dobra, jedziemy dalej z naszymi tutaj super kombosami. Mam wrażenie, że ten nasz kolega tam nie jest zbyt, powiedzmy, w jakiejś bardzo złej sytuacji. O nie, kurwa, traci życie jak szalony. Ktoś go bije? Aha, nie, on sam się z nimi napierdala. Taki z ciebie cwaniaczyna. Przychodzą kolejni frajerzy. Chodź tu, gnido. Kese go łasę. Tak, to był część, to... Kurde bol, co się podziało? Jezus Maria, tutaj musimy wejść. Keso Gawase to chyba jest ten cały, no jeden z tych asasynów, co powiedzmy tam mieliśmy z nimi jak największy kontakt, zanim żeśmy przeszli na stronę Templariuszy. Dobra, up we go, po osranych ścianach, standardzik. Nie wiem, czemu to się tak przyjęło, no, ale okej. Nie da się wykryć, o Jezus Maria, a to cele dodatkowe. Zabij snajperów, no dobra, synchronizacja. A jak fajnie by było, gdyby mógł ich wszystkich porozwścieczać, albo przynajmniej jednego, żeby dopierdolił jak największą ich ilość. O Boże, to by było piękne. Zabójstwo. Ja cię właśnie nie chcę zabijać, ja cię chcę, kurde, rozwścieczyć, Bombel. Może jeżeli rozwścieczę ciebie, to nie zauważysz mnie, ale zaczniesz strzelać do swoich kolegów. Proszę bardzo. Strzelaj! O! Tak jest. No kurwa, strzelaj do nich, a nie biegaj tak jak debil, no. No. No jedziesz. Cholera jasna, no patrzcie jaki z niego der. Będzie biegał do przodu i do tyłu. Strzel, tam go masz, no na prawo i nie żyje. O Jezus Maria. Dobra, ale taktyka jest co najmniej zajebista, tak na moje oko. Przeszukam cię, co ty na to? Może masz w sobie kolejną strzałkę rozwścieczającą. Albo jakieś dupo pieniądze, może być i tak. A ja lubię te strzałki rozwścieczające. Jeden z głównych powodów, dla których ich używam. O, patrz. O, kurwa, tamten mnie zauważył. A to nie jest taki przebieg, jaki ja sobie tutaj zaplanowałem. Giń! Dobra, dobra. Zgubiliście mnie, nie? Zgubiliście. Ty, pało. Kurde, a tak ładnie, fajnie miało być. To wszystko się musiało spierdolić. Jeszcze jeden z tych pieprzonych tych... Hamów tutaj jest dookoła, z braku lepszego określenia na nich. Tak, ja wiem, że ktoś to jest u góry, dlatego ja poczekam aż wyskoczy. Skontruję. No skacz na mnie, kurwa, ktoś. O, siema, frajerzy jebany, chodź tu. Ciach, dziwko.
Dobra, skoro oni i tak mnie wykryli, to co ja się będę pierdolił, ale dalej sobie kogoś rozwścieczę, bo lubię. Bo ona robi loda mu, bo lubi to. Jakoś tak to szło chyba, nie? Nieważne jak szło, kawałek dobry. Dobra, on tam się będzie motał straszliwie, bo chyba wątpię, żeby postrzelił kogokolwiek, kto jest tam u góry, ale gdybym tego dał radę... Jeb, kurwa! Ta ma dwóch kolegów, do których jest duża szansa, że w sumie pobiegnie. O, patrz jak napierdala. I nie ma jednego! To ten drugi go już tutaj zaszczeli. I się Ach, no tak. Pojedynek 2-1 tych snajperów raczej jest z góry przesądzony, kiedy tylko się zaczyna. Dobra, teraz sobie na lajcie tutaj wejdziemy. Ktoś mi tutaj szepta dookoła, ale może to oleje. 4000 w banku mam, no dobra. Zapełnione. Cholera, zapominam ciągle go opróżnić, a przecież mogę to kurde z poziomu mojego statku zrobić. Tym bardziej derpiarsko z mojej strony. O, jak poleciał pięknie. Gdzie ten pieprzony skrytobójca? Nie wiem. Eskortujemy dalej, co? Mogę zeskoczyć do wody? Yay! Segawasa will not relent. Segawasa. You know this man, Master Cormac. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin. As I was. So ale dobra, mi ta herbata wyszła. Oh. And now this assassin knows you live. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. Jebane szepty. Dobra, pułkowniku, kontynuujmy naszą podróż z tą niesamowicie niską prędkością. Sojusznik jest bliski śmierci. Co ty pierdolisz? Właśnie o zdrowie do 100%. Trolololo. Dobra, czas kogoś chyba zabić, dobrze myślę. O kurwa! Ty, udało mi się chyba. Skontrowałem go w jakiś podejrzany sposób. Wbijam do góry. Czy to są kurwa w ogóle snajperzy? O Jezus Maria. To bardzo chujowo. Jezus Maria! Ja chciałbym kurwa uciec z pola walki, ale wjebałem się strasznie. Jezus Maria. Oj, mnie zdesynchronizowali. Bo tu się nie ginie. Tutaj się ulega desynchronizacji. A dobra, no może coś z tego jeszcze będzie. Pytanie, czy to, że oni tak szarżują... Aha, dobra, mamy po prostu kurwa biec. No dobra, to biegnę. Ewidentnie jest to pułapka, bo to chuje mi tutaj wszędzie dookoła biegają. Ale może coś z tego będzie. Ała, no i dostałem w pizdę, no. Nie tak to miało kurwa być. Ała, kurwa mać, spierdalaj. Oj, mnie nie ma. Nie, ja wątpię, żeby to tak miało być, że kurwa ja mam biec. Chyba, że biegnę jakąś mega nieoptymalną trasą, ale te gnidy mnie dojebią, ziobuś. Dlatego bardziej jestem za powiedzmy opcją, że właśnie muszę sobie przejść jakoś górą i ich tutaj po prostu mordować. Dobra. Mamy tego kolegę. Przejdziemy sobie tutaj. Zastrzelimy tego kolegę. Tutaj doskoczę. Doskoczę. Dobra. Tego też chcę tutaj wycyckać, bo ci snajperzy, no, niby sobie człowiek myśli, co oni mi kurwa zrobią w ogóle i tak dalej. Prawda jest taka, że oni mi kurwa właśnie bardzo dużo mogą zrobić, to jest najgorsze, ale... Że ja, żem nie pomyślał o takiej trasie od początku. Mówi biec, to kurwa biegnę, no. Ja bym tego Kesogawasę zajebał. Wow! Kesogawasa dostał w pierdol chyba. Trochę mu twarz potętego siło. I owe you my life, Master Cormac. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's training post at Onokwaga. Then I shall depart at once, Master Cormac. Meet me there. Nie da się zranić, nie da się wykryć. Wiecie co? Ja mam wyjebane na takie, kurde, dodatkowe cele. No ale okej, mamy kolejną misję fabularną, a mamy już 19 minut odcinka, więc myślę, że fajnym pomysłem będzie teraz zająć się czymś innym.
Mam tutaj coś takiego jak obóz zaopatrzeniowy. Fajnie by było się tutaj gdzieś zatrzymać. Przecież to jest, kurwa, to samo miejsce, w którym ja byłem przed chwilą, czy mi się wydaje, no... Tak, ale mam wrażenie, że trochę mniej tekstur tam jest. Chodźmy do obozu zoo. Aha, obóz zaopatrzeniowy to jest, kurde, przecież ten. Też miejscówka, gdzie... której bronią przeciwnicy. A, trudno. Nie, to jest inne miejsce trochę. Znaczy, to jest miejsce, od z którego odpłynęliśmy, czyli druga strona tej wyspy. Dobra, hopamy i idziemy. A z banku sobie hajs wyciągnę najpierw. Żeby już mi się generował... O, nareszcie zamoczyłem jajka, no. Chodźmy do banku. Podejrzanie, bank mamy, kurwa, na statku, nie? Pieniądze nam tutaj bezprzewodowo transferują. Gdzie ten bank? Tutaj? Interakcja? Tak jest. Mamy 20 kawałków, to jest naprawdę fajna ilość. Będę musiał się... Znaczy, najlepiej to trzymać... O, nie, wskakuj tam, nie. Nie wiem tylko, na co trzymać ten hajs. Trzeba upgrade'ować moje tutaj bronie, czy może skupić się na Morrigan? Już miałem powiedzieć na kawce, ale nie, nichuja. A właśnie, gdzieś te chuje tutaj są. Tutaj pewnie będzie jeden. Poprzednio przynajmniej był. A, proszę bardzo. Giń, kutasie! No, chyba tak się załatwia tych frajerów jebanych. Kolejny? Jezus Maria, czy oni są, kurwa, we wszystkich krzakach tutaj? Chyba tak! Siema, panowie. O, kurwa, zwiksowało ich jakoś w górze. How nice. O, mam snajpera. A wiecie, co ja najbardziej lubię robić ze snajperami? Gdzie on, kurwa, jest? Gdzieś na skałach. Zaraz się do niego dobierzemy. Ej, no nie wejdę tędy? Aha, są jakieś krzaczory. Ale zobaczmy sobie, poznaczajmy w miarę przeciwników na razie. O kurwa. Nie, to nie tak miało być. Inaczej to chcę zorganizować. Nie mam już rozwścieczających, o Jezus Maria. Dobra, trudno. Poradzimy sobie inaczej. Czy w miarę podobnie tak samo jak do tej pory, ale... Dobra, możemy zaskoczyć do wody, to pewne. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, szczerze mówiąc. Możemy wodą, myślę, dopłynąć do tych krzaków, w których się schowamy. Proszę bardzo, jakie wysokie krzaki od razu nam tutaj idealnie siadają. Właśnie chyba ci snajperzi najgorsi. Czy jak przytrzymam ten przycisk, to mi wejdzie do menu wytwarzania? Nie. Tak? Nie. Mapę mi włączyło. Menu wytwarzania... Tutaj miałem dużo kości. A do wytwarzania strzałki rozwścieczającej tak naprawdę potrzebna była tylko kość, więc wytwórzmy sobie parę tych strzałek. A, tylko jedną na raz mogę tworzyć. No to też jest trochę debilne, ale już nie będę tak narzekał. Na szczęście ekstremalna ilość boberów oraz królików, na które zapolowałem, pozwala mi sobie teraz wytworzyć dużą ilość tych strzałek. Tego tam nie dosięgnę, ale w sumie mogę tego postrzelić. Napierdalajcie się! Ten tak, Tomek, co ci jest? Stary, co ci jest? Uwagi, giń teraz! Oj, się napierdalają. O kurwa, ściął dwóch... Ty, nie, to chyba jakiś inny teraz tutaj podszedł, ale wyglądało normalnie, jakby jeden ziomek taką akcję, kurwa. No ciekawie to wyglądało, muszę przyznać. Wyglądało, jakby ten ziomek ściął dwóch na raz, a potem po prostu stracił to zatrucie na sobie. A chyba gościu z naprzeciwka przybiegł, ściął tego zatrutego i jakby zamienił się nim z nim miejscem. I tak to wyglądało śmisznie. No kurwa, wiem, co się tutaj dzieje, gro. Dobra, mamy tego kolegę. Titu, ritu, titu, titu, ritu. Czy on coś po francusku? No tak, bo są Francuzi. Francuziki. Dobra, nie będę się już tak z tym pierdolił, bo to jest po prostu aż normalnie żenua, jak ja się z tym pierdolę. Ja sobie tak, kurwa, biegał i mordował. To mam we krwi. Albo, kurwa, biegał i nie mógł się ruszyć z miejsca. To też mam, kurwa, we krwi. Siema! Cholera, nie tak to miało wyglądać. Chciałem go zasasinować, ale się nie udało. Siema, bąbel! A drugi bąbel też się ma. Dobra, skrzynię możemy obrabować bez większych problemów w tej chwili. Te sneaky fuckerskie chuje tutaj ciągle gdzieś są. 300 funtów, o Jezu, tyle wygrać. A nie było to jakoś mega dużo tego wszystkiego, ale zawsze coś. Obóz zaopatrzeniowy odhaczony.
Dobra, wróćmy na statek w takim razie. Chcę sobie podpłynąć do tego fortu, który był tutaj, bo on jest w sumie niedaleko i zobaczyć, jakie tam będą w ogóle... A mogę się tam w sumie nawet przenieść. To mi na rękę. Herbata taka. Zabij handlarza, zlokalizuj, zabij przywódcę, odetnij flagę. No dobra, unikaj otwartego konfliktu. Dobra, ale mogę tutaj wejść? Oni się będą mnie czepiać w ogóle, jak ja tutaj wejdę. Kurwa, wszędzie tak będą się mnie czepiać. Spierdalam. Hej, już nie jestem w zastrzeżonej strefie. Tempe zjeby. No, zapraszam. Kurwa mać, dalej się mnie czepiają. Co za chuje? Co ja wam, kurwa, zrobiłem? Nic, no właśnie. O Jezus Mara, będę musiał ich chyba normalnie, kurwa, zabić. Dwóch naraz. Zanim wywołają alarm. Proszę bardzo, so fucking smooth. Ach, tam jest gdzieś flaga. Gdzieś tutaj też jest ten cały przywódca gangu. Kiedy jesteśmy w tej całej fortecy gangu, to chyba ten nasz taki radar mały pokazuje nie tych asasynów, bo ich tutaj chyba nie ma, tylko pokazuje mi właśnie przywódcę gangu. Więc jakoś w tamtą stronę. Mamy też handlarza niewolników. Dobra, przyda się przejść tam na drugą stronę. Jak będę sobie tu biegł górą, to co, kurwa, nikt mnie nie zobaczy? No właśnie, kurwa, zobaczą mnie dokładnie wszyscy. A jest największy problem tej sytuacji. Dobra, gdzie ten skurwysyn, którego ja mam zabić? No chodź tu, kurwa, chodź. Pobawimy się. Ale tobie się to raczej nie spodoba. Strzelają do mnie? Kurwa, snajper do mnie strzela, to nawet gorzej. Dobra, zapomnieli o mnie. To lubię. Gdzie mamy moje super strzałki rozwścieczające? Hello! Zawsze mam też wyrzutnie granatów, nie? Ciachnij go! No kurwa jeb! O, najlepsze jest to, że ci zarażeni w jakiś sposób są też kurwa w stanie zabić swoich tutaj współtowarzyszy na strzała. Tam mi coś czerwonego pokazuje. Tutaj mam też coś zielonego. To chyba oznacza właśnie przywódcę gangu, że się gdzieś tutaj buja. Czy ja tego dam radę stąd postrzelić? Dam! LOL! O kurwa, wykrył mnie przywódca gangu. To chujowo! Ale może go zabije ten? To jest ten przywódca gangu? Chyba tak. Ale ten tam już napierdala. O! Czy on spierdolić chce? Czy mi się tylko wydaje? Nie wiem, chyba spierdolił. Aha, i go muszę znaleźć jeszcze raz teraz, tak? Co oznacza czerwone kółko? Nie jestem pewien. Ha! Ulubiona broń, co? To jest chyba ten przywódca gangu, czy mi się wydaje. Kurwa mać, to się nie udało. No kurwa jak nic, ten przywódca gangu jest tam, nie wiem czy nawet nie w tych kurwa krzakach. Chodź do krzaków, taś. Nic tutaj intrygującego nie ma. Dokładnie tak. O, widzicie, no to jest kurwa ten przywódca gangu. Jak go już normalnie zlokalizował. Czemu spierdala? Co, zlokalizował mnie? Nie, nie ma chuja. Giń! Kurwa, jeszcze żeś nie zginął? Zginął, no. Musi kurwa zginąć. Dobra, teraz. Jej. Dobra, okej. To tamten obok tam coś płacze. Dobra, jebać ciebie, nie jestem tobą zainteresowany. Jeszcze dwie rzeczy mam do zrobienia. Zabić handlarza niewolników i odciąć flagę. A, wszystko się dzieje po drodze. Tam jest flaga, tam jest to zabójstwo, więc idziemy. No, mamy też tego, strzelca. Przydałoby się go szybko wyeliminować. Dobra. Ten tutaj też kolega. Mam wrażenie, że mnie nie lubi. Popatrzcie, jaka walka na dachu pochyłym. A, odpaliła się taka bitewna muzyka, ale momentalnie się wyłączyła, bo wszyscy o mnie zapomnieli. Widzicie, jak ja jestem w ogóle niegodny zapamiętania? Tragedia. A, tutaj wszędzie mi te jebane szepty normalnie ciągle szepczą. Nie lubię tego. Ja to ogólnie nie staram się być zbyt sniki, nie wiem czy zauważyliście. Tych dwóch chyba zabiję. O nie, nie zabiję, ale jaja.
Ciach, 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 rachu, ciachu, bachu, rachu. Tutaj kontra. I tego kolegę też chyba zamordujemy. Dobra. Tutaj mamy strzelca. No właśnie, nie, nie, nie. Ja tutaj nie będę szedł na otwartą wojnę ze strzelcem, bo strzelcy są mega chujowi. O Jezus! O kurwa, jak poleciał! Znaczy, to bardzo dobrze poleciał. Ja tam nie mam nic przeciwko. Tylko śmiesznie to, kurde, wyglądało. Siema, bąbel. Ten, jaki przykokrzony, ale nie na długo. Frajerzy, kurwa, frajerzy. A, dobra, przeładowywuję. To tak, tak się dojebie. Pięściami cię dojebie. O Jezu! Kurwa, jak tutaj po prostu totalny Matrix się czasami odbywa. Coś się zgliczowało na moment i tak mega szybko obróciło mi postacią. To wszystko przez to, że miałem nieprzeładowany pistolet. Te gdzieś siedzą te chuje asasyńskie. Spierdalaj ode mnie, kurwa, wyskoczył z krzaku, widziałem tam. Spierdalaj, powiedziałem. Aha, dobra, chyba muszę jakoś tędy, tutaj. Flaga jest moja, dziwki. Chyba wolę normalne forty, chociaż potem jak się zniszczy te wszystkie, ten, co tam jest zbudowane, to i tak potem trzeba jeszcze wejść do środka i zrobić jakieś rzeczy, więc... Jest podobnie, tutaj tylko bez tego całego motywu napierdalania ze statku po tam fortyfikacjach. No i zrobione. No ale to był fort o jakim poziomie trudności? Średnim? No ma, bardzo średnim. Dobra, kończymy ten odcinek, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić odcinka i do zobaczyska następnym razem. Pa, pa!